Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnią z praktyk religijnych, modlitewnych, którą powinniśmy stosować jako katolicy, są modlitwy na zakończenie dnia z rachunkiem sumienia. I powinniśmy zacząć od rachunku sumienia. Co to jest ten codzienny rachunek sumienia z dnia, który mija? I w jaki sposób go przeprowadzić? Najpierw modlitwa do Ducha Świętego, by pomógł nam dobrze ocenić całe nasze życie, cały nasz dzień, nasze uczynki popełnione w ciągu dnia. Byśmy sobie przypomnieli wszystko to, co wydarzyło się w ciągu tego dnia. Dlatego, że rachunek sumienia składa się z dwóch części: z dziękczynienia Panu Bogu i z przypomnienia sobie grzechów i wyrażenia żalu za nie. A więc najpierw podziękujmy Panu Bogu za dobrodziejstwa, które tego dnia otrzymaliśmy. To, co dostrzegamy, to, co sobie przypominamy, co otrzymaliśmy, jakie łaski od Pana Boga. Oczywiście chodzi o krótkie dziękczynienie, bo cały ten rachunek sumienia powinien trwać 7-10 minut, no na pewno nie więcej niż 15. 10 minut, myślę, optymalnie jest tak. I podziękujmy za łaski, które otrzymaliśmy, a następnie prześledźmy cały dzień, godzina po godzinie, i przyjrzyjmy się wszystkim słowom wypowiedzianym, uczynkom, a nawet głębiej zobaczmy intencje, jakie pobudki nam towarzyszyły. Zwłaszcza przyjrzyjmy się tym momentom, kiedy mieliśmy pokusy dotyczące wady, którą chcemy zwalczyć, wady jakiejś głównej naszej, nad którą pracujemy, bo powinniśmy mieć wybraną taką wadę, nad którą pracujemy, o której się staramy, by nie popełniać jej, by nie ulegać pokusom do tej wady. I tak, kiedy taki rachunek już uczynimy, to na zakończenie powinniśmy pobudzić się do żalu. I to jest właściwie najważniejszy moment rachunku sumienia. Oczywiście trzeba przypomnieć sobie grzechy, bo trzeba wiedzieć, za co się żałuje. To jest istotne. Ale jeżeli tym byśmy zakończyli rachunek sumienia, będzie on bezowocny. Pobudzenie się dopiero do żalu powoduje, że będziemy mieć święte postanowienie poprawy, zmiany naszego życia. Dopiero zobaczymy ogrom nieszczęścia, które nas spotkało. Jak bardzo obraziliśmy Pana Boga. A więc pobudzamy się do żalu. Najlepiej użyć jakichś formuł modlitewnych. Można się bić w pierś. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twojej miłości. Jest ten akt krótki żalu. I można odmówić taką modlitwę, którą proponuje święty Alfons. Maria de Liguori. Boże mój, ponieważ jesteś dobrocią nieskończoną, godny nieskończonej miłości, kocham Cię z całego serca, ponad wszystko, i z miłości do Ciebie kocham także mojego bliźniego. A ponieważ obraziłem Cię, dobroci nieskończona, całym sercem tego żałuję i za to przepraszam. Postanawiam, by przed śmiercią nigdy więcej nie sprawić Ci przykrości. Dzięki Twojej łasce, o którą Cię proszę, na teraz i na zawsze. Ponadto postanawiam przyjmować święte sakramenty w trakcie całego życia i przy śmierci. Taką modlitwą lub podobną możemy się wesprzeć, by taki akt żalu pobudzić i też mieć postanowienia na kolejny dzień, by pracować nad sobą, by nie popadać w grzechy, któreśmy popełnili z naszej ułomności. I oczywiście prośba o łaskę, byśmy wytrwali w dobrym. I zakończyć modlitwy najlepiej, tak proponuje święty Alfons, różańcem, częścią różańca świętego. Jeżeli nie mamy możliwości, to chociaż dziesiątkiem różańca świętego, ale najlepiej odmówić część różańca świętego i litanią do Najświętszej Maryi Panny, lub też inną jakąś litanią lub inną modlitwą, którą mamy w zwyczaju odmawiać. I w ten sposób z takimi Bożymi myślami powinniśmy się położyć. Jeżeli mamy jakieś prace,
jeszcze w tym dniu i nie kładziemy się spać, to kiedy już położymy się spać, to powinniśmy odmawiać jakąś modlitwę, jakieś akty z czyśćca, tak żeby z myślą o Panu Bogu zasypiać. Takimi myślami napełnieni, prosząc o spokojny sen i dobrą śmierć, bo nie wiemy, kiedy ona nastąpi, dlatego zawsze powinniśmy być gotowi. Mam nadzieję, że stosowanie tych praktyk religijnych pobudzi nas do większej gorliwości w służbie Bożej, większej gorliwości w miłości Bożej i postępowaniu na drodze ku Królestwu Niebieskiemu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.